Ich kumple za chwilę po prostu znikali. Nie było ich. Płonęli. Witam serdecznie w kolejnym odcinku historii Hiking. Dziś będzie o skarbie. Wyjątkowym i bezcennym skarbie. Skarbie, który wyruszył z Berlina właśnie koleją, niemiecką koleją państwową. Skarbie, który został przez nazistów porzucony. I ten skarb znaleźli w 1945 roku wiosną polscy żołnierze. To mienie hitlerowskie, które oni sami porzucili, dziś jest bardzo ciekawe, bo dzisiejsze współczesne Niemcy domagają się jego zwrotu. Wiosną 1945 roku żołnierze Ludowego Wojska Polskiego znajdują opuszczony skład niemieckich linii kolejowych Deutsche Reichbahn. W tym składzie, który stoi opuszczony na bocznicy kolejowej, znajdują skarb. Oni jeszcze nie wiedzą i nie mają pojęcia, do kogo ten skarb należał. Kiedy otwierane są wagony, w środku kawałki. Kawałki poplątanych ze sobą różnego rodzaju konstrukcji. Jakichś kadłubów, może skrzydeł, może jakichś kół, albo fragmentów czegoś, co kiedyś mogło być jakąś maszyną. Nikt z nich nie ma pojęcia, do czego mogło to służyć. Ale co jest cudem, cudem historii, to to, że mimo, że na tych właśnie konstrukcjach, na tych kawałkach konstrukcji są swastyki, są czarne, tłuste, niemieckie krzyże, które przecież znają właśnie jako tyranię, która rozpoczęła II wojnę światową. Nikt z tych ludzi ani później, ani wtedy nie oblał tego benzyną, nie spalił i zniszczył. I dzięki temu możemy dzisiaj oglądać jeden z największych skarbów dotyczących II wojny światowej. Do kogo należał? Za chwilę się o tym dowiecie. Jest rok 1943. Nad Berlinem pojawiają się samoloty aliantów i zaczynają bombardować stolice hitlerowskich Niemiec. Oczywiście bombardują zakłady przemysłowe, bombardują również miejsca strategiczne, takie jak na przykład dworzec kolejowy. A bardzo blisko dworca znajduje się właśnie ciekawe muzeum, które powstało w latach 30. XX wieku, wtedy, kiedy już naziści dochodzili do władzy. Jest to Deutsche Luftfahrt Museum, które skupia w sobie wybitne, prototypowe jednostki właśnie samolotów, a także te samoloty, które pamiętają Wielką Wojnę. W tym muzeum znajdują się również samoloty, które zostały przez Niemców ściągnięte z podbitych krajów, jak z Polski, Francji, Czech, czy też później po 1941 roku ze Związku Radzieckiego. Muzeum jest wyjątkowe, dlatego że to muzeum jest oczkiem w głowie Hermana Göringa, człowieka, który był drugim po Hitlerze hitlerowskim notablem, jeżeli chodzi o III Rzeszę. Göring był w czasie I wojny światowej pilotem, później ze względu na swoją otyłość, uzależnienie od morfiny i różnego rodzaju fantazje, między innymi na przykład malowanie u nóg paznokci różnego rodzaju kolorowymi lakierami, nie latał już w powietrzu, ale finezja, miłość i przywiązanie do samolotów, do lotnictwa została w nim. I właśnie w tym muzeum gromadził taką kolekcję. Dopiero kiedy zaczęto bombardować, stwierdzono, że może ona zostać zniszczona. I przynajmniej w kilka takich składów została ona rozłożona i wysłana na wschód, na tereny, które jeszcze w tamtym czasie należały do Rzeszy. Istnieje prawdopodobieństwo, że tych składów było około 9. To właśnie eksponaty, które widzicie za moimi plecami, są z jednego z tych składów, które trafiły w ręce polskie.
tej unikalnej kolekcji znajdowało się naprawdę wiele smaczków. Samolotów prototypów, które próżno szukać po całym świecie. Na przykład jak ten za moimi plecami, który nazywał się Etrich Taube, po polsku gołąb. Ten samolot jest to jednoosobowy jednopłat o konstrukcji drewnianej, który skonstruował austriacki konstruktor w 1910 roku. Ale ten egzemplarz dla nazistów był wyjątkowy, dlatego że właśnie ten, który jest za moimi plecami, otwierał w 1936 roku Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, a więc całe epicentrum nazistowskiej propagandy. Na jego stateczniku z tyłu znajdowała się swastyka. Dziś widać, że została wydrapana i widać, że ktoś wpakował właśnie w nią cały magazynek pepeszy albo jakiegoś innego karabinu czy broni. I być może właśnie działo się to wtedy, kiedy polscy żołnierze otworzyli wiosną 1945 roku ten skład kolejowy, który z żołnierzy nie wytrzymał, zobaczył znienawidzony znak tyranii i terroru, morderstw, jakie dokonali podczas II wojny światowej Niemcy, właśnie hitlerowskie Niemcy, po prostu emocje nie wytrzymały, odpalił i całą serię puścił właśnie w ogon tego samolotu. To jeszcze dzisiaj można zobaczyć. Wyjątkowa maszyna, LFG Roland. Berlińskie zakłady wyprodukowały 359 egzemplarzy tego samolotu podczas I wojny światowej. Roland właśnie od rycerza Rolanda. To rycerz Roland był patronem tej maszyny. Ten egzemplarz jest wyjątkowy, dlatego że właśnie na nim latał nie kto inny, jak Hermann Göring. On nie był jakimś wybitnym asem w czasie I wojny światowej. Zanotowano 22 zestrzelenia przeciwników, jeżeli chodzi o Hermanna Göringa i o jego walki na frontach podczas I wojny światowej, o walki w powietrzu. Ale wyjątkowość lotników w czasie I wojny światowej, zarówno u Francuzów i u Anglików, jakże i u Niemców, polegała na tym, że przeżyli. Na przykład Ferdinand Foch, który był dowodzącym francuskim, stwierdził, że samoloty nie odgrywają w przyszłości i nie odegrają większej roli, jeżeli chodzi o działania wojenne. Anglicy nawet nie dawali spadochronów swoim lotnikom. Angielski pilot po szkoleniu, który był przywożony na lotnisko, wiedział, że będzie żył maksymalnie 72 godziny. Latanie właśnie w samolotach, które były z drewna, z płótna, ze sklejek, tak naprawdę na beczce z paliwem, no do takiego właśnie latania potrzebny był naprawdę bardzo mocny charakter. I Hermann Göring taki charakter bez wątpienia miał. Dzisiaj wydaje się, że były to pełne romantyzmu rycerskie walki w przestworzach. Byli to młodzi chłopcy, którzy latali na niepewnych konstrukcjach. Do tego trzeba dodać, że latali na latającej bombie, jeżeli chodzi właśnie o beczkę z benzyną, która była praktycznie umieszczona właśnie w tym samolocie. Nie bez kozery. Lotnicy angielscy brali ze sobą rewolwery, tylko zresztą oni. Nie po to, aby strzelać do przeciwnika w locie, ale po to, gdyby pocisk trafił właśnie w paliwo, aby skrócić swoje cierpienia. Bo przecież ci na dole widzieli, jak ich kumple za chwilę po prostu znikali. Nie było ich. Płonęli i tylko resztki, kawałki metalowych konstrukcji tego samolotu wraz z silnikiem spadały jak kamień na ziemię. W
wśród kolekcji są eksponaty, które budzą podziw do dziś, jak Grigorowicz M15, latająca łódź rozpoznawcza. Niemcy tą latającą łódź rozpoznawczą zdobyły na carskiej Rosji w październiku 1917 roku. Pozostaje takie pytanie, współczesne pytanie. Czy dzisiejsze Niemcy, nie hitlerowskie, nie nazistowskie, dzisiejsze Niemcy chcą odzyskać tą wspaniałą kolekcję? Oczywiście, że chcą. W 1982 roku inkognito do Krakowa przyjeżdża wybitny niemiecki specjalista, profesor lotnictwa. Deutsche Technik Museum zafascynowany jest całą tą kolekcją i on wtedy odkrywa właśnie całą moc tego, co dzisiaj wam pokazujemy i co dzisiaj znajduje się właśnie w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. I od tego momentu zaczynają się bardzo mocne starania strony niemieckiej, aby odzyskać właśnie te eksponaty. Strona polska mówi jasno. Te eksponaty są nasze, dlatego że jest to mienie porzucone, podkreślam, porzucone. Nie są to reparacje wojenne. Myśmy nie wywieźli tej kolekcji z Berlina na tereny Rzeczypospolitej, tylko zrobili to oni, Niemcy, i oni je porzucili. Dlatego mamy do czynienia z mieniem porzuconym i w świetle międzynarodowego prawa po prostu kolekcja jest w rękach polskich i możemy ją po prostu oglądać po dzień dzisiejszy. W całej tej kolekcji znajdują się dwie niesamowite ważne perły dla Polski i dla Polaków. Ale zanim przejdę i opowiem wam, cóż to są za perły, chciałbym was zachęcić, abyście subskrybowali nasz kanał, abyście klikali w dzwoneczek, bo to przypomina wam o naszych nowych odcinkach. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę i komentarze, które oczywiście wpisujecie pod naszymi filmami. Muzeum Lotnictwa w Czyżynach posiada 170 maszyn, w tym 120 silników lotniczych. W tej całej właśnie liczbach, które wymieniłem, znajduje się 25 maszyn z prywatnej kolekcji Hermana Göringa. I właśnie mowa tutaj o tych dwóch perłach, a więc samolot PZL-11 i drugi samolot PWS-26. Jakże ważne są te eksponaty dla historii II wojny światowej, dla historii Polski w II wojny światowej. Przecież to symbol wojny obronnej września 1939 roku. PZL-11. To myśliwiec w tamtym czasie był już przestarzały. Mimo tego polscy lotnicy dokonali prawie 100 zwycięstw, broniąc nieba wrześniowego nad Polską przeciwko nowoczesnym samolotom niemieckim. Jeżeli jesteście zafascynowani historią skarbu tak zwanej prywatnej kolekcji Hermana Göringa, zapraszam również do odcinka o skarbie w Górach Sowich. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia w każdy czwartek i w każdą niedzielę, godzina 20. Serdecznie pozdrawiamy naszych wspierających. Radosława Burczyka, Adamigo 50, Awid 2, Tomasza Barabasza, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Artura Chojeckiego, Gildorfa K., Michała Komisarskiego, Krystiana Kulikowskiego, Marcina Lukomskiego, Elsena Militaria, Galicę Production, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Mariusza Schuberta, Mariusza Tokaja, Andrzeja Witczaka, Vel Awid Insurance. Naszymi wspierającymi są także Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kuba Chruściński, Radosław Depo, Robert Figurski, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Damian Ślęp, Krystian Wanda i inni. Bardzo wam za to serdecznie, ogromnie dziękujemy.